Euronews po polsku. Ponure sceny na Morzu Śródziemnym. Trwają poszukiwania ciał w pobliżu włoskiej wyspy Lampedusa. Wiele z nich zostało najprawdopodobniej uwięzionych wewnątrz lub pod wrakiem spoczywającym na dnie na głębokości 40 metrów. Statek przewożący afrykańskich imigrantów zatonął we wtorek w odległości niecałego kilometra od wybrzeża Lampedusy. O tym, jak doszło do katastrofy, mówi Weronika Lentini z Międzynarodowej Organizacji Migracji. Migranci mówili nam, że było ich około 500. Nie mieli nic, by wysłać sygnał, że zbliżają się do Lampedusy. Dlatego podpalili koc, ale od niego zapaliła się benzyna. Wszyscy ze strachu zgrupowali się z jednej strony statku, który w konsekwencji przewrócił się. Migranci wypłynęli z Libii, ale większość z nich pochodziła z Somalii i Erytrei. W tej chwili nie ma już nadziei na znalezienie żywych rozbitków. Katastrofę przeżyło 155 uchodźców, których wyłowiły służby ratunkowe oraz rybacy z Lampedusy. Zginęło zatem prawdopodobnie około 350 osób, choć jak dotąd znaleziono tylko 111 ciał. Już teraz mówi się o największej tragedii imigracji ostatnich lat. We Włoszech ogłoszono w piątek żałobę narodową.